Prawdziwa wiara, szczęść Boże. Tak, pewien człowiek przychodzi do Jezusa i zadaje pytanie: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Chwilka rozmowy o przykazaniach, że wszystkiego przestrzega. Jezus mówi: jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim. No właśnie, i tu był problem. Jezus mówi, że jeśli pokładamy ufność w dostatkach, w tym, co doczesne, to nie ma szans. Bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Prościej wielbłądowi, łatwo sobie wyobrazić wielkiego wielbłąda, przejść przez ucho igielne, minimalne takie, niż bogatemu do Królestwa Bożego. Co jest naszym bogactwem? My nieraz właśnie pokładamy tą ufność w czym? Niekoniecznie to są tylko dobra materialne. Nasze bogactwo to też jest jakaś władza, układy, stanowiska. To jest jakaś rozpoznawalność, prawda, sława, pieniądze. No właśnie, w czym ty pokładasz nadzieję swojego życia? Jeśli w tym wszystkim, co doczesne, to trudno wejść do Królestwa Bożego. Nie? To wtedy faktycznie zdobywasz to życie ziemskie, ale wiemy, że to jest na chwilę, przemijamy. Tutaj niewiele od nas zależy. I to jest budowanie na piasku, to jest kruche. Więc ten pewien człowiek zadaje bardzo dobre pytanie. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? To jest pytanie człowieka, który chce być wierzącym człowiekiem. Natomiast prawdziwa wiara będzie w momencie, kiedy posłucha: idź, sprzedaj, co posiadasz. Sprzedaj, pozbądź się tego, w czym pokładasz nadzieję, taką ufność. Jeśli to są tylko jakieś tutaj ziemskie układy, no to trudno wejść do Królestwa Bożego z tym wszystkim. Nie, to cię obciąża tak naprawdę. Budujesz tutaj tylko to życie. Nie, to cię obciąża. Oddala cię to od Królestwa Bożego. No więc zadaj sobie dzisiaj pytanie, w czym ty nadzieję pokładasz? Na czym ty budujesz swoje poczucie bezpieczeństwa? Jak ty wyobrażasz sobie swoją przyszłość? Czy myślisz w ogóle o tej perspektywie wieczności? Przecież wszyscy będziemy musieli odejść z tego świata. Na czym ty budujesz swoje życie? Nie? W czym twoje bezpieczeństwo? W czym twoja przyszłość? Czy ufasz Bogu, Jego Słowu i dajesz się prowadzić? Nie? Warto dzisiaj tak popatrzeć na swoje życie, tak fundamentalnie, i nie bać się pozbyć się tego, co nas oddziela od Królestwa Bożego. Co nam utrudnia pójść za Słowem Bożym. Bo to wszystko, w czym tutaj nadzieję pokładamy na ziemi, najczęściej nas po prostu wiąże i nie jesteśmy w stanie iść tą drogą wiary. Nie? A Jezus nas wzywa co chwilę do czegoś, do miłości, do przebaczenia, nie? Do jakiejś służby. Ale te wszystkie przywiązania i pokładanie nadziei w tym, co doczesne, uniemożliwia nam tą drogę wiary do Królestwa Bożego. Trzeba się tego pozbyć, co nas wiąże po prostu. No więc popatrz dzisiaj na swoje życie z takiej perspektywy Bożego Królestwa i bądź człowiekiem wierzącym. Miej tą odwagę wiary, żeby sprzedać, co posiadasz, rozdać ubogim, podzielić się tym, no i iść rzeczywiście za Słowem Boga, które nas prowadzi do pełni życia.